Zapraszamy do wysłuchania książki Lei Bardugo zatytułowanej Szóstka Wron. Przełożyła Małgorzata Strzelec i Wojciech Szypuła. Czyta Janusz Zadura. Kate Tajnej broni nieoczekiwanemu przyjacielowi. Griszowie. Żołnierze drugiej armii, mistrzowie małej nauki. Somatycy. Zakon żywych i umarłych. Ciałobójcy. Uzdrowiciele. Eterycy, zakon przywoływaczy. Szkwalnicy, piekielnicy, akwatycy. Materialnicy, zakon fabrykatorów. Substantycy, alchemiści. Część pierwsza. Szemrany interes. Rozdział pierwszy. Just. Just miał dwa kłopoty. Z księżycami i wąsami. Powinien robić obchód wokół domu hołda, ale przez ostatni kwadrans krążył pod południowo-wschodnim murem ogrodów, próbując wymyślić coś błyskotliwego i romantycznego, co mógłby powiedzieć Ani. Gdyby tylko miała oczy niebieskie jak morze albo zielone jak szmaragdy. Ale nie. Jej oczy były brązowe, cudne, rozmarzone. Brązowe jak stopiona czekolada? Brązowe jak królicze futerko? Po prostu powiedz jej, że ma skórę jak blask księżyca, poradził mu jego przyjaciel Peter. Dziewczyny to uwielbiają. Idealne rozwiązanie. Ale pogoda w Ketterdamie nie współpracowała. Tego dnia nie było bryzy z nadportu. Gęsta jak mleko szaram mgła powiła miejskie kanały i kręte załuki wilgocią. Nawet tu, wśród rezydencji przy Geldstrad, powietrze było gęste od smrodu ryb i wody zęzowej, a dym z rafinerii na zewnętrznych wyspach miasta brudził nocne niebo mętnymi oparami. Księżyc w pełni mniej przypominał klejnot, a bardziej żółtawy wrzut, który prosi się o nacięcie. Może mógłby skomplementować śmiech Ani? Tyle, że nigdy nie słyszał, żeby się śmiała. Nie był dobry w opowiadaniu dowcipów. Just zerknął na swoje odbicie w jednej z szybek wstawionych w dwuskrzydłowe drzwi, które prowadziły z domu do bocznego ogrodu. Jego matka miała rację. Nawet w nowym mundurze nadal wyglądał jak dzieciak. Delikatnie potarł palcem skórę nad górną wargą. Gdyby tylko wreszcie sypnął mu się wąs, miał wrażenie, że zarost jest gęstszy w dotyku niż wczoraj. Pracował w stadwachcie niecałe sześć tygodni i okazało się, że to zajęcie nie jest nawet w przybliżeniu tak ekscytujące, jak miał nadzieję. Myślał, że będzie gonił złodziei po Barełce, albo patrolował porty, i pierwszy oglądał towary wyładowywane na nabrzeże. Jednakże od czasu zabójstwa ambasadora w ratuszu Rada Kupiecka narzekała na brak bezpieczeństwa. Gdzie więc wylądował? Tutaj. Chodził w kółko wokół domu kupca, któremu się poszczęściło, chociaż niewiele jakiego kupca. Radny Hold zajmował tak wysoką pozycję, we władzach Ketterdamu, jak to tylko możliwe. O, taki człowiek może zapewnić dobry start w karierze zawodowej. Just poprawił płaszcz i karabin, a potem poklepał ciężką pałkę wiszącą przy biodrze. Może hołd go polubi? Baczny i sprawnie macha pałką, tak o nim powie. Ten chłopak zasługuje na awans? Sierżant Just Van Paul. Szepnął, rozkoszując się brzmieniem tych słów: kapitan Just Van Paul. Przestań się gapić na siebie. Just obrócił się gwałtownie i zarumienił, kiedy Henk i Rudger weszli energicznym krokiem do bocznego ogrodu. Obaj byli starsi, więksi i szersi w ramionach od Justa i należeli do straży domowej, prywatnej służby radnego Hołda. To znaczyło, że nosili jego bladozieloną liberię, wymyślne nowoziemskie karabiny i nigdy nie pozwalali Justowi zapomnieć, że jest tylko nędznym trepem ze straży miejskiej. — Pieszczenie tej odrobiny, mężku nie sprawi, że zacznie szybciej rosnąć — dodał Rodger z głośnym śmiechem — Just starał się odzyskać nieco godności. — Muszę skończyć obchód. Rutger szturchnął Henka łokciem. — To znaczy, że idzie zapuścić żurawia do pracowni Griszów, żeby popatrzeć na swoją dziewczynę. — O, Ania! Nie posłużyłabyś się swoją mocą Griszy, żeby wąsy mi urosły? — przedrzeźniał Justa Henk. Młokos obrócił się na pięcie z płonącymi policzkami i odszedł wzdłuż wschodniej ściany domu. Droczyli się z nim, odkąd się tu pojawił. Gdyby nie Ania, pewnie poprosiłby kapitana o zmianę przydziału. Zamieniał za nią raptem po kilka słów podczas obchodów, ale spotkanie z nią zawsze było najmilszą chwilą nocy. Poza tym musiał przyznać, że podobał mu się też dom radnego. A w każdym razie tyle, ile udało mu się dostrzec, kiedy zerkał do środka przez okna. Hołd zajmował jedną z najwspanialszych rezydencji przy Geldstrat. Posadzki ułożono z lśniących kwadratów czarnego i białego kamienia. Błyszczące ciemne błazerie na ścianach były oświetlone przez żyrandole zdmuchanego szkła, które falowały niczym meduzy pod kasetonowymi sufitami. A czasem Just udawał, że to jego dom. Że jest bogatym kupcem, który tylko przechadza się po swoim wspaniałym ogrodzie. Zanim wyszedł z za rogu, wziął głęboki wdech. Ania, twoje oczy są brązowe jak kora drzewa, a coś wymyśli. Zresztą lepiej mu wychodziły spontaniczne uwagi. Zdziwił się, widząc, że przeszklone drzwi do pracowni Griszów stoją otworem. Ta pracownia, bardziej nawet niż ręcznie malowane niebieskie kafelki w kuchni, czy kominki zastawione tulipanami w doniczkach, świadczyła o zamożności Hołda. Kontrakty z griszami nie były tanie, a Hołd dysponował aż trzema kontraktowcami. Jednakże Juri nie pracował przy długim stole roboczym, a ani nigdzie nie było widać. Tylko Rytwienko siedział w pracowni rozwalony na krześle, w ciemno-niebieskich szatach, z zamkniętymi oczami i otwartą książką na piersi. Just zawahał się przed drzwiach, odkrząknął. <laughs> — W nocy te drzwi powinny być solidnie zamknięte na klucz. — W tym domu jest jak w piecu. Rzucił przeciągle retwienko, nie otwierając oczu. Mówił z silnym, wibrującym akcentem zrawki. Powiedz hołdowi, że jak przestanę się płacić, to zamknę drzwi. Szpakowaty retwienko był szkwalnikiem i najstarszym z griszów kontraktowych. Krążyły plotki, że walczył w wojnie domowej w Rawce i po przegranej uciekł do kerchu. — Z radością przekażę pańską skargę radnemu Hołdowi. Skłamał Just. W domu zawsze było za gorąco, jakby Hołd czuł się zobowiązany do spalania węgla, ale Just nie zamierzał być tym, który mu o tym wspomni. — A do tego czasu masz wiadomości od Jurija? Przerwał mu Rietwienko, wreszcie unosząc opadające powieki. Just zerknął niespokojnie na misy z czerwonymi winogronami i sterty bordowego aksamitu leżące na stole. Yuri pracował nad przeniesieniem koloru owoców na zasłony dla pani Hołd, ale poważnie rozchorował się kilka dni temu i od tego czasu Just go nie widział. Aksamit zaczął się pokrywać kurzem, a winogrona się przyły. Nic nie słyszałem. Oczywiście, że niczego nie słyszałeś. Za bardzo jesteś zajęty dumnym kroczeniem w tym durnym, fioletowym mundurze. Co było nie tak z jego mundurem? I co właściwie Rytwienko robił w pracowni? Był osobistym szkwalnikiem hołda i często podróżował z najcenniejszymi towarami kupca, gwarantując pomyślne wiatry, które szybko i bezpiecznie doprowadzały statki do portu. Dlaczego nie mógł być właśnie na morzu? — Myślę, że Jury został objęty kwarantanną. — Bardzo to pomocne — zaszydził Rietwienko. — Możesz przestać wyciągać szyję jak gęś wypatrująca żarcia — dodał. — Ani tu nie ma. Justowi znowu zapłonęły policzki. A — A gdzie jest? — zapytał, siląc się na stanowczy ton. To — Powinna przebywać w pracowni po zmierzchu. — Godzinę temu przyszedł po nią Hołd. — Tak samo jak tej nocy, kiedy przyszedł po Jurija. — Co masz na myśli, mówiąc, że przyszedł po Jurija? — Jurij zachorował. — Hołd przychodzi po Jurija, a Juri wraca chory. Dwa dni później Jurij znika na dobre, a teraz Ania. — Na dobre? — Może to jakaś... — Nagła sprawa? Może trzeba kogoś wyleczyć? — Najpierw Juri, a teraz Ania. — Ja będę następny i nikt niczego nie zauważy. Oprócz biednego, małego funkcjonariusza Justa. — Odejdź już. — Jeśli radny Hołd... — Rytwienko podniósł rękę i podmuch wiatru odepchnął Justa. Chłopak zatoczył się i złapał za futrynę, żeby się nie przewrócić. — Powiedziałem już! — Rytwienko wyrysował koło w powietrzu i drzwi się zatrzasnęły. Just puścił się futryny w samą porę, żeby drzwi nie zmiażdżyły mu palców i wylądował w bocznym ogrodzie. Poderwał się najszybciej jak zdołał i otrzepał mundur z błota. Żołądek zaciskał mu się ze wstydu. Jedna szybka w drzwiach pękła na skutek siły uderzenia — Widział przez nią krzywy uśmieszek szkwalnika. Dopiszą ci to do twojego kontraktu! powiedział Just, wskazując pękniętą szybę. Nie cierpiał tego, jak słabo i małostkowo zabrzmiał jego głos. Rietwienko machnął ręką i drzwi zadygotały na zawiasach. Just bezwiednie zrobił krok w tył. Wracaj na swój obchód, piersku łańcuchowy! krzyknął Rietwienko. No, świetnie ci poszło. zaszydził Rudger, który opierał się o ogrodowy mur. Ech, jak długo tam stał? Nie masz niczego lepszego do roboty niż łażanie za mną? zapytał Just. Wszystkie straże mają zgłosić się do hangaru na łodzie, nawet ty. Chyba że jesteś za bardzo zajęty zdobywaniem przyjaciół. Prosiłem tylko, żeby zamknął drzwi. Rudger pokręcił głową. Nie proś! Rozkazuj! To służba, a nie goście honorowi. Just ruszył razem z nim, nadal gotując się z upokorzenia. Najgorsze było to, że Rutger miał rację. Rytwienko nie miał prawa zwracać się do niego w taki sposób. No ale co Just mógł zrobić? Nawet gdyby miał dość odwagi, żeby wdać się w kłótnię ze szkolnikiem, to byłoby tak, jakby awanturował się z kosztowną wazą. Griszowie nie są. Tylko służbą. To cenna własność hołda. Poza tym, co Rytwienko miał na myśli, mówiąc o tym, że zabrano Jurija i Anię? Krył Anię z powodu jej nieobecności? Nie bez powodu, Griszów kontraktowców trzymano blisko domu. Chodząc po ulicach bez ochrony, ryzykujesz, że dopadnie cię handlarz niewolników i będzie po tobie. Może Ania się z kimś spotyka? Pomyślał żałośnie Dżust. Blask światła i ruch przy hangarze nad kanałem przerwały jego rozmyślania. Po drugiej stronie wody widział inne, wspaniałe domy kupieckie, wysokie i smukłe, schludne szczyty dwuspadowych dachów, rysowały się ciemnymi sylwetkami na tle nocnego nieba, a ich ogrody i hangary na łodzie były oświetlone latarniami. Kilka tygodni temu Justowi powiedziano, że hangar będzie remontowany, więc niech skreśli go z trasy obchodów. Jednakże, gdy wszedł do środka z Rutgerem, nie zobaczył farby ani rusztowań. Już zebrała się tam pozostała straż domowa w Liberii w odcieniu morskiej zieleni. Just rozpoznał dwóch strażników ze stadwachty w fioletach. Większość wnętrza zajmowało ogromne pudło, swoista. Wolno stojąca cela, która wyglądała na wykonaną ze wzmacnianej, gęsto nitowanej stali. W jednej ze ścian umieszczono wielgachne okno. Szkło było pofalowane. Just widział przez nie dziewczynę siedzącą przy stole. Owijała się ciasno czerwonym jedwabiem. Za nią stał na baczność strażnik ze stadwachtu. — Ania... Zdał sobie sprawę zaskoczony dżust. Jej brązowe oczy były wielkie i przestraszone, skóra blada. Mały chłopiec, który siedział naprzeciwko niej, robił wrażenie jeszcze bardziej przestraszonego. Włosy miał rozczochrane od snu. Nogi zwisały mu z krzesła, nie sięgając podłogi. Chłopiec wymachiwał nimi nerwowo. Po co tylu strażników? — zapytał Just. Musiało się ich tłoczyć w hangarze z dziesięciu. Radny Hołd też tam był, w towarzystwie kupca, którego Just nie znał. Obaj nosili kupiecką czernię. Just wyprostował się, kiedy zobaczył, że rozmawiają z kapitanem stadwachty. Miał nadzieję, że strzepnął całe błoto z munduru. — Co to jest? Rutger wzruszył ramionami. Kogo to pchać? Odmiana w rutynie Just znowu zerknął przez szybę. Ania wpatrywała się w niego niewidzącym wzrokiem. W dniu, kiedy zjawił się w domu Hołda, wyleczyła siniak na jego policzku. To nic wielkiego, żółto-zielona pamiątka po uderzeniu w twarz podczas szkolenia, ale najwyraźniej Hołd to zauważył i nie podobało mu się, że jego strażnicy wyglądają jako pryszki. Justa wysłano do pracowni griszów, a Ania posadziła go w jasnym kwadracie światła zimowego słońca, przesunęła chłodnymi palcami po jego skórze i chociaż potwornie to swędziało, kilka sekund później po siniaku nie został najmniejszy ślad. Kiedy jej podziękował, uśmiechnęła się. A i wtedy Just przepadł. Wiedział, że nie ma dla niego nadziei. Nawet gdyby była nim zainteresowana, jego nigdy nie byłoby stać na odkupienie jej kontraktu od Hołda, a ona nie mogła wyjść za mąż bez pozwolenia radnego. To jednak nie powstrzymało go przed zaglądaniem do pracowni, żeby się przywitać, albo od przynoszenia jej drobnych upominków. Najbardziej spodobała jej się mapa Kerchu, figlarny rysunek ich wyspiarskiego kraju, otoczony przez syreny pływające w morzu prawdziwym i statki popychane przez wiatry przedstawione w postaci mężczyzn o wydętych policzkach. To była tania pamiątka, w rodzaju tych, jakie turyści kupują przy wschodniej klepce, ale Ani najwyraźniej sprawiła przyjemność. Teraz odważył się unieść rękę na powitanie. Ania nie zareagowała. — Ona cię nie widzi, kretynie! Rzucił ze śmiechem Rudger. Po jej stronie na szkle jest lustro. Justowi policzki się zaróżowiły. A skąd miałem to wiedzieć? Otwórz oczy i chociaż raz uważaj! Najpierw Juri, teraz Ania. Po co im uzdrowicielka? Temu chłopcu coś jest? Jak dla mnie wygląda na zdrowego. Kapitan i Hołd najwyraźniej porozumieli się w jakiejś kwestii. Just widział przez szybę, jak Hołd wchodzi do celi i poklepuje chłopca pokrzepiającym gestem. Tak w celi musiały być jakieś otwory wentylacyjne, bo Just usłyszał, jak Hołd mówi — Bądź dzielnym chłopcem, zarobisz na tym kilka krugę. Potem ujął podbródek ani pokrytą plamami starczymi dłonią. Dziewczyna zamarła, a Justowi zacisnął się żołądek. Hołd potrząsnął lekko głową ani. Rób co ci każą, a zaraz będzie po wszystkim, ja? Posłała mu słaby, powściągliwy uśmiech. Oczywiście, onkle. Hołd szepnął kilka słów do strażnika stojącego za Anią i wyszedł. Drzwi zatrzasnęły się z głośnym brzękiem, a Hołd przesunął ciężki rygiel. Razem z drugim kupcem stanął niemal dokładnie przed Justem i Rudgerem. Kupiec, którego Just nie znał, powiedział —— Jesteś pewien, że to rozsądne? Ta dziewczyna to somateczka. — Po tym, co się stało z twoim fabrykatorem, gdyby to był Rytwienko, martwiłbym się. Ale Ania ma słodkie usposobienie, jest uzdrowicielką, nie jest skłonna do agresji. A ty zmniejszyłeś dawkę? Tak, ale uzgodniliśmy, że jeśli skutki będą takie same, jak w przypadku fabrykatora, to Rada wypłaci mi rekompensatę, zgadza się? Nie mogą oczekiwać, że sam poniosę takie koszty. Kiedy kupiec skinął głową hołd, dał znak kapitanowi. Proszę zaczynać. Takie same skutki, jak w przypadku fabrykatora. Rietwienko twierdził, że Juri przepadł. To właśnie miał na myśli. Sierżancie, odezwał się kapitan. Jest pan gotowy? Strażnik w celi odpowiedział. Tak jest, sir. Wyciągnął nóż. Just z trudem przełknął ślinę. Pierwsza próba, powiedział kapitan. Strażnik pochylił się i kazał chłopcu podwinąć rękaw. Chłopak wykonał polecenie i wyciągnął rękę, wkładając kciuk drugiej ręki do ust. — Jest już na to za duży — pomyślał Just. Chłopiec musiał być bardzo wystraszony. Just spał ze swoim skarpetkowym misiem do czternastego roku życia, co jego starsi bracia bezlitośnie wykpiwali. — Trochę zapieczę — uprzedził strażnik. Chłopiec pokiwał głową, nadal trzymając kciuk w ustach i patrzył okrągłymi oczami. To naprawdę nie jest konieczne, powiedziała Ania. Proszę o ciszę, odezwał się hołd. Strażnik poklepał chłopca, a potem rozciął mu przed ramię, znacząc je jasno czerwoną linią. Chłopiec natychmiast się rozpłakał. Ania próbowała wstać z krzesła, ale strażnik szurowym gestem położył rękę na jej ramieniu. — W porządku, się sierżancie, proszę pozwolić jej wyleczyć chłopaka. Ania pochyliła się, ujmując delikatnie rękę chłopca. — powiedziała cicho. — Pozwól, że ci pomogę. — Będzie boleć? — zapytał dzieciak, przełykając u łzy. Uśmiechnęła się. — Nic, a nic. Tylko trochę zaswędzi postaraj się nie ruszać dobrze Just złapał się na tym, że pochyla się bardziej Nigdy tak naprawdę nie widział jak Ania kogoś leczy Uzdrowicielka wyjęła chusteczkę z rękawa i otarła nadmiar krwi potem delikatnie musnęła palcami ranę Just patrzył ze zdumieniem jak skóra powoli odtwarza się i zrasta Kilka minut później chłopiec uśmiechał się szeroko, wyciągając przed siebie rękę. Była nieco zaczerwieniona, ale poza tym gładka, bez śladu rozcięcia. To była magia? Ania popukała go w nos. Poniekąd ta sama magia, którą posługuje się twoje własne ciało, gdy dać mu czas i kawałek bandaża. Chłopiec sprawiał wrażenie niemal rozczarowanego. Dobrze, dobrze. Rzucił niecierpliwie hołd. A teraz parem. Just zmarszczył brwi. Nigdy nie słyszał tego słowa. Kapitan dał znać sierżantowi. Druga część próby. Wyciągnij rękę. Znowu polecił chłopcu strażnik. Dzieciak pokręcił głową. Nie lubię tej części. Ręka. Dolna warga chłopca zadrżała, ale wyciągnął rękę. Strażnik znowu ją rozciął, potem położył na stole przed Anią małą kopertę z woskowanego papieru. Przełknij zawartość paczuszki. Polecił jej hołd. Co to jest? Zapytała drżącym głosem. To nie twoje zmartwienie. Co to jest? Powtórzyła. Nie zabijecie. Poprosimy, żebyś wykonała to samo proste zadanie, abyśmy ocenili wpływ substancji. Sierżant ma zadbać, żebyś zrobiła tylko to, co ci kazano i nic więcej, jasne? Zacisnęła zęby, ale skinęła głową. Nikt cię nie skrzywdzi, zapewnił ją hołd, ale pamiętaj, jeśli zranisz sierżanta, nie wyjdziesz z tej celi. Drzwi są zamknięte od zewnątrz. Co jej dają? Szepnął Just. Nie wiem, odpowiedział Rudger. A co ty w ogóle wiesz? Dość, żeby nie kłapać dziobem. Just się skrzywił. Drżącymi rękami Ania podniosła małą kopertę i ją otworzyła. Śmiało ponaglił ją hołd. Odchyliła głowę i przełknęła proszek. Przez chwilę siedziała i czekała z zaciśniętymi ustami. To po prostu dżurda? zapytała z nadzieją. Just też złapał się na tym, że ma taką nadzieję. Dżurda to nic strasznego. Zwykły środek pobudzający, który żuli wszyscy w stadwachcie, żeby nie przysypiać na nocnych wartach. — A jak smakuje? — zapytał Hołd. — Jak dżurda, tyle że słodsza. Ania wzięła gwałtowny wdech. Zacisnęła ręce na stole, a źrenice tak jej się rozszerzyły, że oczy wydawały się praktycznie czarne. Och! Westchnęła. Zabrzmiało to niemal jak pomruk. Strażnik zacisnął rękę na jej ramieniu. Jak się czujesz? Spojrzała w lustro z uśmiechem. Między jej białymi zębami mignął język z rdzawymi plamami. Czustowi nagle zrobiło się zimno. Zupełnie tak samo było z fabrykatorem. Mruknął kupiec. Ulecz chłopca. Rozkazał hołd. Machnęła ręką niemalże lekceważąco i rozcięcie na ręku dzieciaka natychmiast się zasklepiło. Krew z jego skóry uniosła się na chwilę w postaci czerwonych kropelek, a potem zniknęła. Skóra była idealnie gładka. Wszelkie ślady krwi czy zaczerwienienia zniknęły. Chłopiec się rozpromienił. To zdecydowanie była magia. Też tak to czuję. powiedziała Ania z tym samym upiornym uśmiechem. Nawet go nie dotknęła. zdumiał się kapitan. Ania, odezwał się hold. Posłuchaj uważnie. Każemy teraz strażnikowi przeprowadzić następną próbę. Mm -hmm, mruknęła melodyjnie Ania. — Sierżancie — powiedział Hołd. — Proszę odciąć chłopcu kciuk. Chłopak zawył i znowu zaczął płakać. Schował dłonie pod uda, żeby je ochronić. — Powinienem to przerwać — pomyślał Just. — Powinienem wymyślić sposób, żeby ją ochronić, żeby ochronić ich oboje, tylko co wtedy. Był nikim. Nowy w stadwachcie, nowy w tym domu. Poza tym... Odkrył z nagłym wstydem. Nie chciał stracić pracy. Ania tylko uśmiechnęła się i odchyliła głowę, żeby spojrzeć na sierżanta. Strzel w szybę. Co ona powiedziała? zapytał kupiec. Sierżancie, warknął kapitan. Strzel w szybę powtórzyła Ania. Twarz sierżanta zwiotczała przechylił głowę, jakby wychwycił odległą melodię, a potem zdjął karabin z ramienia i wymierzył w okno obserwacyjne. Padnij, krzyknął ktoś. Just rzucił się na ziemię, zasłaniając głowę, kiedy gwałtowny huk wystrzałów wypełnił mu uszy, a okruchy szkła posypały się na jego dłonie i plecy. W jego myślach zapanował paniczny zgiełk. Umysł próbował temu zaprzeczyć, ale wiedział, co przed chwilą zobaczył. Ania rozkazała sierżantowi strzelić w szybę, zmusiła go do tego. Tylko, że to było niemożliwe. Somatycy specjalizowali się w ludzkim ciele. Potrafili zatrzymać serce człowieka, spowolnić mu oddech, połamać kości, nie mogli wejść do cudzej głowy. Na chwilę zapadła cisza. Potem Just zerwał się na równe nogi razem z pozostałymi i sięgnął po karabin. Hołd i kapitan krzyczeli jednocześnie — Unieruchomić ją! Zastrzelić ją! — Wiesz, ile pieniędzy ona jest warta! — sprzeciwił się Hołd. — Niech to ją zwiąże! Nie strzelać! Ania uniosła ręce, a czerwone rękawy rozłożyły się szeroko. — Czekajcie! — powiedziała. Panika Justa zniknęła. Wiedział, że przed chwilą był przerażony, ale ten strach stał się czymś odległym. Wypełniło go wyczekiwanie. Nie był pewien, co nadejdzie ani kiedy, ale wiedział, że to się stanie i kluczowe było to, żeby był gotowy na to spotkanie. To może być coś dobrego lub złego. Tak naprawdę to nie było istotne. Jego serce uwolniło się od Trosk i pragnień. Nie tęsknił za niczym, nie pragnął niczego. Jego umysł ucichł, oddech się wyrównał. Musiał tylko poczekać. Widział, jak Ania podnosi małego chłopca. Słyszał, jak grucha do niego czule, nucąc jakąś kołysankę z rawki. — Otwórz drzwi i wejdź tu, Hołd — powiedziała. Just usłyszał te słowa, zrozumiał je i zaraz je zapomniał. Hołd podszedł do drzwi i odsunął zasuwę. Wszedł do stalowej celi. — Rób, co ci każą, a zaraz będzie po wszystkim ja. Mruknęła do niego z uśmiechem Jej oczy były czarnymi, bezdennymi czeluściami. Jej skóra pałała, jarzyła się, jaśniała. Pewna myśl pojawiła się w umyśle Justa. — Piękna jak księżyc. Ania poprawiła sobie ciężar chłopca, którego trzymała na rękach. — Nie patrz — przytuliła twarz do jego włosów. — A teraz — powiedziała do Hołda — podnieś nóż. Rozdział drugi Ineż. Kasbreker nie potrzebował powodu. Tak szeptano na ulicach Ketterdamu. W karczmach i kawiarniach, w ciemnych i krwawiących zaułkach dzielnicy rozkoszy znanej jako baryłka. Chłopak, którego nazywano brudnorękim, nie potrzebował powodu, tak samo jak nie potrzebował pozwolenia, żeby złamać nogę, zerwać sojusz, albo jedną kartą odmienić czyjś los. Oczywiście mylili się rozmyślała inesz przechodząc mostem nad czarnymi wodami biur z kanal kanalna opustoszały główny rynek przed giełdą każdy akt przemocy był rozmyślny a każda przysługa wiązała lepiej od sznura kas zawsze miał powód tyle że inesz nie była nigdy przekonana czy to na pewno dobre powody zwłaszcza tej nocy sprawdziła noże Cicho recytując ich imiona, jak zawsze, kiedy spodziewała się kłopotów. To był praktyczny nawyk, ale też źródło otuchy. Noże były jej kompanami. Lubiła wiedzieć, że są gotowe na to, co może przynieść noc. Zobaczyła kaza i pozostałych zebranych w pobliżu wielkiego kamiennego łuku, który znaczył wschodnie wejście na giełdę. Trzy słowa wyryto w kamieniu nad nimi: Engent, Wulhent. Almhand, Pracowitość, uczciwość, dobrobyt. Trzymała się blisko pozamykanych okiennicami frontów sklepowych przy rynku, unikając plam migotliwego światła gazowego rzucanego przez uliczne latarnie. Idąc, taksowała wzrokiem ekipę, którą Kaz przyprowadził ze sobą: Dirix, Rotti, Mazen i Kig. Anika i Pim oraz wybrani przez niego sekundanci na nocne pertraktacje, Jesper i duży boliger. Przepychali się i potrącali ze śmiechem, przytupywali z powodu chłodu ostatnich dni zimy poprzedzających nadejście wiosny na dobre. Same osiłki i awanturnicy wybrani spośród młodszych członków szumowin, ludzi, którym Kaz najbardziej ufał. I nasz zauważyła błysk noży wsuniętych za paski, ołowiane rurki, obciążone łańcuchy, styliska siekier nabijane zardzewiałymi gwoździami, tu i ówdzie oleisty przebłysk lufy. Wsunęła się bezszelestnie między szeregi zebranych, przyglądając się cieniom w pobliżu giełdy i wypatrując szpiegów czarnych palców. — Trzy statki — mówił Jesper. — Słuchano. Zacumowały w pierwszej przystani z działami w gotowości pod czerwonymi banderami wypchane po żagle złotem. Duży boliger zagwizdał cicho. — Chciałbym to zobaczyć. — A ja chciałbym to ukraść — odparł Jesper. Połowa rady kupieckiej kręciła się tam, wymachując rękami i trajkocząc. Próbowali wymyślić, co teraz zrobić. — Nie chcą, żeby szu spłacili dług? — zapytał duży boliger. — Kaz... Pokręcił głową, a jego ciemne włosy zabłysły w świetle latarni. Stanowił zbiór ostrych linii i precyzyjnych krawędzi, mocna linia żuchwy, smukła sylwetka, wełniany płaszcz dopasowany w ramionach. I tak i nie, powiedział głosem chropawym, jak sól kamienna. Zawsze to dobrze, gdy jakiś kraj jest twoim dłużnikiem. Dzięki temu negocjacje są przyjaźniejsze. Może szu mają już dość bycia przyjaznymi, odrzekł Jasper. Nie musieli przysyłać całego skarbu naraz. Myślisz, że to oni załatwili tego ambasadora handlowego? Kaz nieomylnie wypatrzył Inesz w tłumie. W Keterdamie od tygodni wrzało z powodu śmierci ambasadora, która niemal zniszczyła stosunki między Kerchem i Nowoziemiem i pogrążyła radę kupiecką w chaosie. Nowoziemcy obwiniali Kerch. Kerch podejrzewał szuhan. Nie obchodziło, kto odpowiadał za zamach. Morderstwo go fascynowało, ponieważ nie potrafił rozgryźć, jakie popełniono. W jednym z najruchliwszych korytarzy ratusza, na oczach ponad tuzina rządowych urzędników, nowoziemski ambasador wszedł do toalety. Nikt inny nie wszedł tam, ani stamtąd nie wyszedł. Ale kiedy kilka minut później jego współpracownik zapukał do drzwi, nikt nie odpowiedział gdy je wyłamano znaleziono ambasadora leżącego twarzą na białych kafelkach z nożem wbitym w plecy. Woda nadal lała się do umywalki. Kaz wysłał inez, żeby zbadała teren po godzinach urzędowania. Do toalety nie prowadziło inne wejście, nie było tam żadnych okien czy przewodów wentylacyjnych, a nawet Ines nie opanowała jeszcze sztuki przeciskania się rurami kanalizacyjnymi. Mimo to nowoziemski ambasador nie żył. Kaz nienawidził zagadek, których nie potrafił rozwiązać. Razem z Ines wymyślili setki teorii na temat morderstwa, ale żadna nie brzmiała satysfakcjonująco. Tej nocy mieli jednak na głowie pilniejsze sprawy. Zauważyła, że dał znak Jesperowi i dużemu Boligerowi, żeby oddali broń. Prawo ulicy mówiło, że podczas tego typu pertraktacji przybocznemu towarzyszy tylko dwóch żołnierzy, nieuzbrojonych. Pertraktacje. To słowo brzmiało jak podstęp. Było dziwnie wymuskane, staroświeckie. Niezależnie od tego, co głosiło prawo ulicy, ta noc pachniała przemocą. No już, oddawaj broń, powiedział do Jespera Dirix. Z ciężkim westchnieniem Jesper odpiął z bioder pas z rewolwerami. Inaż musiała przyznać, że bez nich nie wyglądał jak prawdziwy Jesper. Nowoziemski snajper miał smukłe, długie członki, brunatną skórę i był nieustannie w ruchu przycisnął usta do perłowych kolb cennych rewolwerów składając na każdej tęskny pocałunek Opiekuj się dobrze moimi maleństwami powiedział wręczając je Diriksowi Jeśli zobaczę na nich choćby jedną ryskę albo karb to wypiszę ci kulami na piersi słowa przepraszam najmocniej Nie zmarnowałbyś tyle amunicji Padłby trupem w połowie przepraszam Powiedział duży boliger, upuszczając w wyciągnięte wyczekująco ręce rottiego siekierę, nóż sprężynowy i swoją ulubioną broń, gruby łańcuch z ciężką kłódką. Jesper przewrócił oczami. Chodzi o przesłanie. Jaki sens ma trup z napisanym na piersi przepra? Proponuję kompromis, odezwał się Kaz. Wybacz. Też się sprawdzi. A wymaga mniejszej liczby kul. Dirks się roześmiał, ale Ines zauważyła, że bardzo ostrożnie trzyma rewolwery Jespera. A co z tym? zapytał Jesper wskazując na laskę kaza. Kaz zaśmiał się cicho i niewesoło. Kto odmówi laski biednemu kalece? Jeśli kaleką będziesz ty, to każdy rozsądny człowiek. W takim razie. To dobrze, że spotykamy się z Gilsem. Kaz wyjął zegarek z kieszonki kamizelki. Już prawie północ. nasz spojrzała na giełdę. Na pozór, zwyczajny prostokątny dziedziniec otoczony magazynami i biurami spedycyjnymi, był za dnia sercem Ketterdamu, w którym roiło się od zamożnych kupców, kupujących i sprzedających udziały w wyprawach handlowych przechodzących przez porty miasta. Teraz zbliżała się dwunasta i giełda opustoszała, jeżeli nie liczyć strażników, którzy patrolowali teren i kręcili się po dachu. Przekupiono ich, żeby podczas pertraktacji tej nocy patrzyli w inną stronę. Giełda była jednym z nielicznych miejsc w mieście, które nie zostały zajęte podczas nieustannych potyczek między rywalizującymi gangami Ketterdamu. To miał być neutralny teren, ale inesz nie odbierała go w ten sposób. Panowała tam cisza jak w lesie, zanim wnyki zacisną się mocno i zająco zacznie krzyczeć. Czuła się tam jak w pułapce. To błąd powiedziała. Duży boliger prawie podskoczył. Nie wiedział, że inesz stoi obok niego. Słyszała, jakim imieniem lubią nazywać ją między sobą szumowiny. Zjawa. Gils coś kombinuje. Oczywiście, że tak, odpowiedział Kaz. Jego głos miał szorstkie, zdarte brzmienie jak kamień pocierany o kamień, i zawsze się zastanawiała, czy tak samo mówił jako mały chłopiec, o ile kiedykolwiek był małym chłopcem. To po co przychodzić tu dziś w nocy? Bo tak chce to załatwić Per Haskell. Stary człowiek, stare metody, pomyślała Inesz, ale nie powiedziała tego na głos. Podejrzewała jednak, że inne szumowiny myślą to samo. Przez niego wszyscy zginiemy, powiedziała. Jasper wyciągnął długie ręce nad głową i uśmiechnął się szeroko. Białe zęby zalśniły na tle ciemnej skóry. Musiał jeszcze oddać karabin, a na razie przez zarys broni na plecach przypominał niezdarnego, długonogiego ptaka. Statystycznie rzecz ujmując, przez niego zginie pewnie tylko część z nas. To nie jest temat do żartów, odpowiedziała. Kaz posłał jej rozbawione spojrzenie. Wiedziała, jak zabrzmiały jej słowa. Mówiła jak. surowa i pedantyczna starucha, która rzuca złowieszcze ostrzeżenia z ganku. To jej się nie podobało, ale wiedziała też, że ma rację. Poza tym, stare kobiety muszą coś wiedzieć, bo inaczej nie dorobiłyby się zmarszczek i nie dożyły chwili, kiedy mogą wrzeszczeć ze swoich frontowych werand. — Jesper nie żartuje — powiedział jej Kaz. — On tylko wylicza szanse. Duży boliger strzelił potężnymi kostkami dłoni. — Cóż... Na mnie czeka piwko z patelnią jajek w kuperomie, więc nie mogę umrzeć dzisiejszej nocy. A założymy się? Zapytał Czesper. Nie będę obstawiał własnej śmierci. Kaz włożył kapelusz na głowę i przesunął porądzie palcami w rękawiczce w geście szybkiego salutu. Czemu nie, Boliger? My codziennie to robimy. Miał rację. Dług, jaki inesz miała wobec pera Haskela, oznaczał, że Ryzykowała życie za każdym razem, gdy przyjmowała nowe zadanie, za każdym razem, gdy opuszczała swój pokój w listewce. Dzisiejsza noc niczym się nie różniła od pozostałych. Kaz uderzył laską o bruk, kiedy zaczęły rozbrzmiewać dzwony w kościele handlu. Wszyscy ucichli. Skończył się czas na pogaduszki. Gils nie jest sprytny, ale ma dość oleju w głowie, żeby narobić kłopotów. Oznajmił kaz. Niezależnie od tego, co usłyszycie, nie dołączajcie do bójki, dopóki nie wydam rozkazu. Bądźcie czujni. Skinął krótko głową do Inesz, A ty się nie pokazuj. Żadnych żałobników powiedział Jesper rzucając karabin Rottiemu. Żadnych pogrzebów mruknęły w odpowiedzi pozostałe szumowiny. Pośród nich te słowa znaczyły powodzenia. Zanim Inesz zdążyła zniknąć w cieniach, Kaz postukał ją w ramię gałką laski w kształcie wroniej głowy. Pilnuj strażników na dachu. Gils mógł ich kupić. W takim razie zaczęła Inesz, ale Kaz już odszedł. Sfrustrowana Inesz uniosła ręce. Miała setkę pytań, ale jak zwykle Kaz trzymał wszystkie odpowiedzi przy sobie w morderczym uścisku. Pobiegła w stronę wychodzącej na kanał ściany giełdy. Tylko przyboczni i ich sekundanci mogli brać udział w pertraktacjach, ale na wypadek gdyby czarne palce wpadły na jakiś pomysł pozostałe szumowiny miały czekać tuż za wschodnim łukiem z bronią w pogotowiu. Wiedziała, że Gills zgromadzi ekipę ciężko uzbrojonych czarnych palców przy zachodnim wejściu i znajdzie sobie własne wejście. Zasady uczciwej gry wśród gangów obowiązywały w czasach Pera Haskela. Poza tym. Była zjawą. Jedyne prawo, jakie ją obowiązywało, to prawo grawitacji. A bywały dni, kiedy nawet je łamała. Niższy poziom giełdy zajmowały pozbawione okien magazyny, więc Inez znalazła sobie rynne, żeby się po niej wdrapać. Coś sprawiło, że zawahała się, zanim złapała się rynny ręką. Wyciągnęła z kieszeni kościane światełko i potrząsnęła nim, rzucając bladozieloną poświatę na rynne. Była śliska od oleju. Ines ruszyła wzdłuż ściany, szukając innej możliwości i natrafiła na kamienny gzyms z posągiem trzech krcheńskich latających ryb w zasięgu ręki. Wspięła się na palce i ostrożnie pomacała wierzch gzymsu. Obsypała go tłuczonym szkłem. — Spodziewają się mnie — pomyślała z ponurą satysfakcją. Dołączyła do szumowin... Niecałe dwa lata temu, kilka dni po piętnastych urodzinach. To była kwestia przetrwania, ale dawała jej satysfakcję świadomość, że w tak krótkim czasie stała się kimś, przed kim się zabezpieczano. Jeśli czarne palce uważały, że tego typu sztuczki powstrzymają zjawę przed osiągnięciem celu, to poważnie się myliły. Z kieszeni pikowanej kamizelki wyjęła dwa haki wspinaczkowe i wbiła najpierw jeden, a potem drugi między cegły, podciągając się i wyszukując stopami najdrobniejsze stopnie i krawędzie. Kiedy jako dziecko uczyła się chodzenia po linie, ćwiczyła boso, ale ulice Ketterdamu były na to za zimne i za wilgotne. Po kilku fatalnych upadkach zapłaciła fabrykatorowi, który pracował potajemnie przy sklepie z alkoholem na Windstraat, żeby zrobił dla niej skórzane pantofle z guzowatymi gumowymi podeszwami. Idealnie pasowały na jej stopy i pewnie opierały się na każdej powierzchni. Gdy dotarła na drugą kondygnację giełdy, podciągnęła się na parapet okienny, w sam raz szeroki, żeby na nim przysiąść. K. Zrobił co w jego mocy, żeby ją tego nauczyć, ale nie opanowała sztuki włamywania się tak dobrze jak on. Musiała spróbować kilka razy zanim poradziła sobie z zamkiem. Wreszcie usłyszała satysfakcjonujący szczęk i okno otworzyło się na opustoszałe biuro o ścianach obwieszonych mapami, na których zaznaczono szlaki handlowe i tablicami, na których kredą wypisano wysokości udziałów i nazwy statków. Skoczyła chyłkiem do środka, zamknęła z powrotem zasówkę i przeszła obok pustych biurek ze schludnymi stosami zamówień i rejestrów. Podeszła do wąskich drzwi i wyszła na balkon z widokiem na centralny dziedziniec giełdy. Każde biuro spedycyjne miało balkon. Stąd urzędnicy obwieszczali przybycie towarów i ogłaszali nowe wyprawy lub wywieszali czarną flagę, sygnalizującą, że statek. Zaginął na morzu wraz z całym ładunkiem. Parter giełdy ożywał wówczas transakcjami handlowymi, gońcy roznosili wieści po całym mieście, a ceny towarów, kontraktów terminowych i udziałów w ruszających wyprawach rosły lub spadały. Jednak dziś w nocy wszędzie panowała cisza. Wiatr Nadleciał z portu, przynosząc zapach morza i targając, zabłąkane pasemka włosów, które wymknęły się ze zwiniętego na karku ineż warkocza. Na dziedzińcu widziała kołyszącą się plamę światła i słyszała stukot laski na bruku. To kaz nadchodził z sekundantami. Po drugiej stronie dostrzegła kilka zbliżających się do nich latarni. Zjawiły się czarne palce. Naciągnęła kaptur. Wspięła się na poręcz i przeskoczyła bezgłośnie na sąsiedni balkon, a potem na następny, podążając zakazem i jego towarzyszami przemierzającymi dziedziniec. Starała się trzymać jak najbliżej nich. Ciemny płaszcz kaza powiewał na słonej bryzie. Breker utykał dzisiaj bardziej niż zwykle, jak zawsze kiedy się ochładzało. Słyszała, jak Jasper mówi z ożywieniem, a duży boliger śmieje się basowo. Kiedy zbliżyła się do drugiej strony dziedzińca dostrzegła, że Gils zdecydował się przyprowadzić ze sobą Alzingera i umena dokładnie tak jak przewidziała znała silne i słabe strony każdego członka czarnych palców, nie wspominając o psach Harleja, pokrywkarzach, brzytwomewach, lwach zadyche i wszystkich innych gangach działających na ulicach keterdamu. Jej zadaniem było wiedzieć, że Gils ufa Alzingerowi, ponieważ razem awansowali w szeregach czarnych palców i ponieważ Alzinger wygląda jak zbudowany z głazów. Miał prawie siedem stóp wzrostu składał się z samych mięśni i miał szeroką, płaską twarz, osadzoną nisko naszej grubej, jak słup nośny. Nagle ucieszyła się, że duży Boliger towarzyszy breakerowi. To, że Kaz wybrał na jednego ze swoich sekundantów Jaspera, nie było żadną niespodzianką. Nawet jeśli Jesper był nerwusem, to z rewolwerami czy bez, doskonale radził sobie w walce i inez wiedziała, że zrobiłby wszystko dla Kaza. Mniej przekonana była, kiedy Kaz uparł się przy dużym boligerze. Bol był wykidajłą w klubie Wron, doskonale nadawał się do wyrzucania pijaków i awanturników, ale był zbyt ociężały, żeby szczególnie przydać się przy prawdziwej bójce. Za to przynajmniej był dość wysoki, żeby spojrzeć Alzingerowi w oczy. Nie chciała za dużo myśleć o drugim sekundancie Gilsa. Umen ją niepokoił. Nie prezentował się tak przerażająco jak Alzinger. Właściwie to przypominał stracha na wróble, ale nie z powodu chudości. Jego ciało pod ubraniem wyglądało jak poskładane pod niewłaściwymi kątami. Krążyły plotki, że zmiażdżył raz komuś czaszkę gołymi rękami, a potem otarł dłonie oprzód koszuli i wrócił do kieliszka. Inez próbowała uspokoić, wzbierający w niej niepokój, słuchając, jak Gils i Kaz gawędzą na dziedzińcu, podczas gdy ich sekundanci oklepują się nawzajem, sprawdzając, czy żaden nie ukrył broni. — Niegrzeczny — powiedział Jasper, wyjmując maleńki nożyk z rękawa Alzingera i rzucając go na bruk. — Czysty — oznajmił duży boliger, kiedy sprawdził Gilsa i podszedł do Umena. Kaz i Gills rozmawiali o pogodzie i dzielili się podejrzeniami, że w Kuperomie podają rozwodnione drinki, odkąd podniesiono czynsz. Krążyli wokół powodu, dla którego spotkali się tej nocy. Teoretycznie powinni porozmawiać, wymienić się przeprosinami, wyrazić zgodę na respektowanie granicy w piątej przystani, a potem pójść na kielicha. W każdym razie przy tym scenariuszu obstawał per Huskell. Tylko co per Haskell wie, pomyślała Ines, rozglądając się za strażnikami, którzy patrolowali dach, giełdy i próbując wypatrzyć ich sylwetki w ciemności. Haskel kierował szumowinami, ale ostatnimi czasy wolał siedzieć w ciepełku swojego pokoju, popijając letnie piwo, budować modele statków i opowiadać każdemu chętnemu słuchaczowi długiej historii o swoich wyczynach. Najwyraźniej uważał, że spory terytorialne można rozstrzygnąć tak, jak załatwiało się to kiedyś. Krótką przepychanką i przyjacielskim uściskiem dłoni. Jednak każdy z zmysł inesz mówił jej, że to spotkanie rozegra się inaczej. Ojciec powiedziałby, że tej nocy cienie załatwiają swoje sprawy. Miało się tu wydarzyć coś złego. Kaz stał z obiema dłońmi opartymi na wronie i główce laski. Sprawiał wrażenie całkowicie swobodnego. Rondo kapelusza zasłaniało jego wąską twarz. Większość członków gangów w Baryłce uwielbiała blichtr. Jarmarczne, kamizelki, zegarki, kieszonkowe, wysadzane sztucznymi kamieniami, spodnie w każdym wyobrażalnym deseniu. Kaz stanowił wyjątek. Był Ucieleśnieniem powściągliwości. Jego ciemne kamizelki i spodnie miały prosty, surowy krój. Początkowo myślała, że to kwestia gustu, ale z czasem zrozumiała, że to żart skierowany przeciwko szlachetnym kupcom. Uwielbiał wyglądać jak jeden z nich. Jestem biznesmenem powiedział jej kiedyś ni mniej, ni więcej Jesteś złodziejem. Przecież to właśnie powiedziałem, prawda? Teraz wyglądał jak Kaznodzieja, który przyszedł nauczać grupkę cyrkowców. Młody Kaznodzieja pomyślała z kolejnym ukłuciem niepokoju. Kaz mówił, że Gils jest stary i skończony, ale tej nocy z pewnością nie wyglądał na takiego. Przyboczny czarnych palców może i miał zmarszczki w kącikach oczu, może i policzki zaczynały mu obwisać koło bokobrodów, ale robił wrażenie pewnego siebie i doświadczonego. Kaz przy nim wyglądał na... cóż, na siedemnastolatka. Bądźmy sprawiedliwi, ja? Chcemy tylko trochę więcej szmalu, powiedział Gills, stukając w lustrzane guziki limonowej kamizelki. To nie w porządku, że zgarniacie każdego rozrzutnego turysty, jaki zejdzie ze statku wycieczkowego w piątej przystani. Piąta przystań? Jest nasza, odpowiedział Kaz. Szumowiny pierwsze przetrzepują frajerów, którzy przypłynęli, żeby się trochę zabawić. Gils pokręcił głową. Jesteś młody breker, rzucił z pobłażliwym śmiechem. Może nie rozumiesz, jak to działa? Porty. Należą do miasta i mamy do nich takie same prawo jak inni. Wszyscy musimy zarabiać na życie. Teoretycznie miał rację. Tyle, że piąta przystań stała bezużyteczna i całkiem porzucona przez miasto, kiedy przejął ją kaz. Kazał ją dragować, a potem wybudował nabrzeże. Musiał obciążyć hipotekę klubu w rond, żeby tego dokonać. Haskell pomstował na niego, nazwał go głupcem z powodu tych wydatków, ale ostatecznie ustąpił. Według Kaza staruszek wyraził się dokładnie tymi słowami: a weź ten port i się w nim utop. Jednakże inwestycja zwróciła się w niecały rok. Teraz Piąta przystań oferowała miejsca kupieckim statkom oraz łodziom przywożącym z całego świata turystów i żołnierzy, którzy wyrywali się, żeby zobaczyć nowe widoki i zakosztować rozkoszy Keterdamu. Szumowiny pierwsze ich dopadały, wykierowywały razem z portfelami do burdeli, karczm i jaskiń hazardu, będących własnością gangu. Piąta przystań. Ogromnie wzbogaciła staruszka i umocniła pozycję szumowin jako poważnych graczy w baryłce w sposób, jakiego nie zapewnił im nawet klub wron. Niestety zyski przyciągnęły niepożądaną uwagę. Gils i czarne palce przysparzali szumowinom kłopotów przez cały rok, zapuszczając się do piątej przystani i zgarniając frajerów, do których nie mieli żadnego prawa. Piąta przystań jest nasza, powtórzył Kaz. Z to nie podlega negocjacjom. Wcinasz się w nasze interesy w przystani i przechwyciłeś transporty dżurdy, który powinien dotrzeć do nas dwie noce temu. Nie mam pojęcia o czym mówisz. Wiem, że to ci przychodzi z wielką łatwością, ale nie próbuj urznąć przede mną głupa.